Jesteśmy z firmy Michelin. Dostaliśmy grant z Fundacji Rozwoju Michelin. Jesteśmy z wolontariatu Moc Dobra i zabezpieczamy drzewa siatką zabezpieczającą przeciwko pogryzieniom przez bobry. Przeprowadzamy dzisiaj taką akcję przy pomocy tutaj pracowników Michelin. Wyszli z inicjatywą taką, żeby właśnie ochronić drzewa przed działalnością szkodliwą bobrów. Tutaj nasza firma bardzo na to zareagowała entuzjastycznie. Bardzo się cieszymy, że Michelin ma takich pracowników, którzy wychodzą z takimi inicjatywami. My bardzo też chętnie w takich akcjach bierzemy udział. Bardzo chętnie tutaj pomagamy lokalnej społeczności, którzy się angażują tutaj. Zawsze w takie akcje się włączamy. Zachęcamy też wszystkich zawsze, żeby tutaj się angażowali. Zawsze chętnie też Wody Polskie służą pomocą tutaj mieszkańcom i organizacjom pozarządowym, które chcą coś działać na rzecz ochrony środowiska, wody. Bardzo duży problem, jak ludzie przechodzą nawet, jak robimy, to mówią, tu widzieliśmy bobra, tam widzieliśmy bobra, widać nawet drzewa, które są pogryzione, poobgryziane, te, które już się zawaliły, wszystko tu jest. Żeby zachować ten krajobraz naturalny tej Doliny Rzeki Łyny tutaj w tym parku Podzamcze i Centralnym, to taka akcja jest bardzo fajna.